Dzień dobry, cześć i czołem. 10 tysięcy subskrybentów. Dziękuję. Brawo wy i brawo ja. Wygląda na to, że moi widzowie lubią wykłady z uniwersytetów oraz wywiady z ciekawymi ludźmi. Filmy z nowinkami technologicznymi oraz poradniki i samouczki wyświetlane są nieco rzadziej, ale mam wrażenie, że są bardziej użyteczne. Chociaż jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak wygląda szczery wykład na dobrej uczelni, to też jest wiedza, która może być użyteczna. Rzućmy okiem na komentarze. Dziękuję. Bardzo proszę, dysk startowy USB Windows. Lubię przygotowywać takie rzeczy, bo wiem, że są użyteczne i że komuś pomagam. Bezpośrednio. Czasem pojawiają się pytania techniczne, niestety nie na wszystkie mam możliwość, żeby odpowiedzieć, nie mam wystarczająco dużo czasu, ale czasem, gdy znajdę chwilę i ten czas się znajdzie, tego poświęcę, żeby coś odpisać. Film o procesorach Intela. Każdy ma swoje zdanie, niektórym się podoba, innym nie. Potyczki niemalże religijne. Wyższość Xboxa nad PlayStation, czy odwrotnie. Wyższość AMD nad Intelem, czy też odwrotnie. Albo Radeona nad GeForce'em, czy też odwrotnie. Edytora Vim nad Visual Studio Code i tak dalej. Najważniejsze, że udaje mi się docierać do szerokiego spektrum odbiorców. Niezależnie od tego, czy to jest przesadnie pozytywny, czy przesadnie negatywny komentarz. Jeśli ktoś poświęci się i napisze kilka zdań, albo chociaż kilka słów, to pomaga w rozwoju kanału, więc dziękuję wszystkim, którzy napisali jakikolwiek komentarz. Co prawda mamy tutaj jeszcze zakładkę do sprawdzenia. Pojawiło się kiedyś pytanie, dlaczego usuwam komentarze. Nie usuwam, YouTube ma swoje algorytmy sztucznej inteligencji, automatycznie sprawdza pewne rzeczy i czasem wyrzuca komentarz razem z odpowiedziami. Całe klastry potrafi wyrzucić, a nie mam czasu ani ochoty, żeby to sprawdzać i żonglować tym wszystkim, więc zostawiam to YouTube'owi. Cokolwiek napiszę, że licz się z tym, że prywatność w internecie nie istnieje. Wszystko, co napiszesz, zostaje zachowywane na zawsze w jakiejś bazie danych. I nawet jeśli to, co robisz, wydaje ci się niewinną igraszką w tej chwili, za kilka lat ktoś zajrzy do tej bazy danych i twoi potomkowie będą musieli odpowiedzieć za twoje niecne czyny. Więc to nie ty przeglądasz internet, to internet przegląda ciebie. Wiatraczki są w Holandii. Co do błędów językowych, bo tutaj czasem niektórzy zwracają mi na to uwagę, bawię się w lektora od niedawna, nie jestem poliglotą, a sam język to też nie jest zastygły beton, jeśli będę z uporem powtarzał coś, co obecnie jest odbierane jako błąd, z czasem przyjmie się do powszechnego użytku i stanie się wersją poprawną. Więc wyluzujcie, to jest program satyryczno-sarkastyczny, nie chcę, ale muszę. Pana sarkazm w głosie jest mylący. Taki jest jego cel. Wydaje mi się, że ARM to przyszłość procesorów, najlepszy stosunek mocy obliczeniowej do pobranej energii. Jest taki kanał The Prime Time, prowadzący przez kilkanaście lat pracował jako programista dla Netflixa, więc jeśli przeglądasz Netflixa, to prawdopodobnie używasz mechanizmów, które stworzył. I niedawno w jego programie wystąpił gościnnie Casey Muratori. Świetny wykładowca, nerd w najlepszym tego słowa znaczeniu. Przynajmniej przez godzinę tłumaczył kwestię adresowania pamięci, zwłaszcza pierwszego poziomu w procesorach x86 i powiązania między adresowaniem tej pamięci, problemami z szybkością przetwarzania danych i tego, że najpopularniejsze oprogramowanie, czyli Windows, jest ściśle związane z tą architekturą. Procesor nie może się rozwinąć i zmienić, dopóki Windows się nie zmienia. Windows nie może się zmienić, jeśli chce zachować kompatybilność wsteczną, więc hamuje rozwój procesorów. Apple ma swój system operacyjny wywodzący się z Unixa. U nich adresowanie pamięci, zwłaszcza tego najniższego poziomu, wygląda inaczej, w związku z czym procesory, które produkują, nie są uwięzione w tych antycznych dybach. Żeby wszystko zaczęło szybko działać, trzeba zbudować jądro systemu operacyjnego od podstaw w powiązaniu z samym procesorem.
te dwie rzeczy idą w parze. Nie będę próbował tego wyjaśniać ani tłumaczyć, bo tutaj mamy eksperta, któremu zajęło to przynajmniej godzinę, ale tak naprawdę to jest tylko zahaczenie o problem. Trzeba by było przeczytać do tego troszkę literatury fachowej, żeby tak naprawdę to ogarnąć. Ale w dużym skrócie, architektura x86 jest więzieniem Windowsa, Windows jest więźniem architektury i mimo tego, że AMD w najnowszych procesorach Zen 5 generacji próbuje coś z tym zrobić, to jest tak naprawdę leczenie syfa pudrem. ARM to niekoniecznie musi być przyszłość procesorów. Jest jeszcze otwarta architektura RISC-V, która zyskuje coraz większą popularność i gdzie nie trzeba odprowadzać do ARMA opłat licencyjnych, więc mam wrażenie, że RISC-V jest przyszłością, ale dość odległą. Na szczęście jest też opcja nie polecaj tego kanału. Oczywiście, nie polecaj, nie oglądaj. Wolność wyboru to jest wolność, z której należy korzystać. Fanboje, konkret, szanowni komentatorzy, wysilcie się na pełne zdania, bo czasem trudno zrozumieć, o co dokładnie chodzi. Prowadzący daje radę razy półtora. Tak jest. Jeśli komuś wydaje się, że mówię zbyt wolno, zwłaszcza młodym ludziom, to przypominam, że oglądając film można kliknąć na ten trybik. W tym trybiku mamy prędkość odtwarzania i podobno oglądanie z prędkością razy półtora nadal jest zrozumiałe. Ale staram się trafić i do małolatów, i do seniorów, a wśród seniorów zdarzają się tacy, dla których prędkość, z jaką mówię, jest zbyt duża, ponieważ są przyzwyczajeni do tego, że w telewizorze mówi się każdą sylabę osobno. Intel w przeszłości też zwalniał masowo ludzi, zakładam, że zwolnienia dotyczą fabów. Oj, notowania Intela dość skokowo ostatnio spadły po spotkaniu akcjonariuszy do 20-19 dolarów za akcję. W ciągu ostatnich lat są to najniższe notowania w historii. Prawdopodobnie będą sprzedawać niektóre działy, część z fabryk. Otwierają swoje fabryki dla innych producentów, tak jak TSMC. Zresztą ich najnowsze procesory do laptopów są produkowane przez TSMC, bo oni sobie nie radzą z procesem produkcyjnym. Więc sytuacja Intela nie wygląda dobrze. Co prawda wszystkie fabryki i AMD i TSMC korzystają z tych samych maszyn produkowanych przez ASML, z których każda kosztuje chyba 250 milionów w najnowszej wersji. Działa w ultrafiolecie, głębokim ultrafiolecie i sam promień jest stworzony w ten sposób, że wystrzeliwana jest nanokropelka ołowiu, strzelane w nią są jakieś lasery, które zamieniają ją w plazmę, co powoduje wybuch energetyczny i emisję światła ultrafioletowego. Dzieje się to ileś tam tysięcy razy na sekundę. Maszyna jest tak mega skomplikowana, że sama kalibracja pewnie będzie zajmowała więcej niż rok. I ASML jest w tej chwili jedynym producentem tych maszyn. Intel produkuje fabrykę, w którym mają postawić te maszyny i będą produkowali chipsety mierzone w angstremach, to znaczy ścieżki będą mierzone już nie w nanometrach, tylko w angstremach. Ważne tylko, żeby zdążyli wybudować te fabryki i je uruchomić, zanim cena ich akcji zupełnie spadnie do zera. Ale to jest gigant, przechodzili już przez niejedną falę trudności. Tak, te maszyny robią olbrzymie wrażenie i są budowane w Europie przy współpracy wielu największych korporacji, bo kto inny, Carl Zeiss bodajże tworzy zwierciadła, kto inny tworzy lasery, kto inny tworzy jeszcze coś tam, także takiej maszyny nie da się zbudować tak naprawdę w jednej fabryce, bo podwykonawców są setki czy tysiące i to są jedynie maszyny do naświetlania, do fotolitografii. Trzeba jeszcze dodać wszystkie inne maszyny, które robią wszystkie inne dziwne kroki, które są super tajne, super drogie, super czasochłonne i to nie jest coś, czym mógłby się bawić przeciętny Janusz inżynierii. Także co się będzie działo z Intelem, co się będzie działo z TSMC, w dużej mierze zależy od tego, w jakim tempie uda im się uruchomić
nowe urządzenia od ASML. I to wszystko są wielomiliardowe inwestycje. Polecam głosowanie portfelem. Polecam głosowanie portfelem wszystkim graczom, którzy wydają pieniądze na wczesne wersje gier. Nigdy nie kupujemy gier, dopóki nie miały swojej oficjalnej premiery i przynajmniej kilku aktualizacji. Czasem gra, która na początku jest bardzo obiecująca, po jakiejś aktualizacji mogą być wprowadzone mikrotransakcje, które po prostu demolują całą grę. Albo jakaś broń, czy jakaś zbroja, czy cokolwiek tam jest, ma zmienione wartości i tak jak kiedyś się fajnie grało, tak nagle wszystko traci sens. Mieliśmy takich przykładów mnóstwo, więc portfelem najczęściej głosuje się w ten sposób, że nie wydaje się pieniędzy na pierdoły, co do których nie mamy pewności, że mają jakąś wartość. Słuchałem w oryginale. Gratuluję. To należy robić. Język angielski to jest obecnie język wspólny. Kiedyś trzeba było znać łacinę i grekę. Dzisiaj trzeba znać angielski, żeby móc skorzystać z tego, co oferuje nam świat i co oferuje internet. A w porównaniu z mityczną biblioteką aleksandryjską, internet po prostu miażdży. Jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć lub dowiedzieć, znajomość angielskiego i dostęp do internetu jest super mocą. Więc ucz języka i korzystaj z języka zawsze, gdy tylko możesz. Niektórzy zarzucają mi, że mam zły angielski akcent, że powinienem przestać. Polecam fragment filmu Hot Fuzz. It's not the dog we need. I ain't charged down, I can see the view tomorrow. Was he mumbo? Right. What did he say? He said, as his edge, eh? He only trotting down because he couldn't see the view no more. Was he mumbo? What did he say? He said, an edge is an edge. He only chopped it down because it spoiled his view. What's Reaper moaning about? Right. Look, I appreciate your position, Mr. Webley, but you can't go around chopping down other people's hedges without permission. I suppose. Yes, I suppose. Thank you. All right. Jeśli potrafisz wyłapać ten żart językowy, to na pewno nie będziesz próbować mnie poprawiać w mojej wymowie. A jeśli nie potrafisz, to nie udawaj coacha językowego. Akcentów w języku angielskim jest tyle różnych, kwadratowych, podłużnych. Nieważne jak bardzo będę kaleczył wymowę, dopóki druga strona jest w stanie mnie zrozumieć, to wszystko o co chodzi. Jeśli znasz angielski, a boisz się mówić, bo ktoś będzie ci zarzucał, że masz słaby akcent, pokaż takiej osobie środkowy palec i mów tak jak potrafisz. Mów tak często jak tylko potrafisz, bo ćwiczenie czyni mistrza. Cokolwiek robisz, rób to tak często jak tylko możesz, bo tylko w ten sposób możesz wyszlifować swoją umiejętność. Jasny przykład, jak chciwy szerzą zło, żeby się dorobić. Dość kontrowersyjny wykład, pan Eryk był szczery. Joe Rogan, człowiek, który jest wzorcem dla wszystkich podcasterów, bo w pewnym sensie stworzył klasę sam dla siebie. Ostatnio odwiedził go Chris Harris, świetny kierowca, dziennikarz i prezenter. I w trakcie wywiadu wspomniał o kilku bardzo ciekawych sytuacjach ze sportów motorowych, o których oficjalnie się nie mówi i trudno nawet znaleźć te opowieści w książkach. Ale jeśli mamy jakieś reguły, jakieś zasady dotyczące sportów motorowych, sportów w ogóle najczęściej, to dotyczy wszystkich dyscyplin, to są bardziej sugestie niż coś, czego należy się ślepo trzymać, bo praktycznie każdy gdzieś w kuluarach po cichutku próbuje szachrować. Nie albo się stosuje jakieś nielegalne paliwo, albo jakiś ukryty bak z paliwem, albo jakieś zawory, które powodują, że do silnika się dostaje więcej powietrza, albo jeszcze jakiś inny gadżet, który powoduje, że samochód się praktycznie przykleja do drogi, bo ma zabronione w regulacjach struktury aerodynamiczne i tych historii jest mnóstwo. Tutaj inny dziennikarz zajmujący się motoryzacją czyta właśnie z książki z regułami dotyczącymi wyścigów i opowiada historię Lancia Stratos versus Audi Quattro, gdzie Lancia też w bardzo
No przepraszam, to nie był Stratos, to akurat była inna Lancia, gdzie szefowie Lanci bardzo uważnie czytali reguły i starali się delikatnie omijać, tak żeby po raz ostatni samochód tylnonapędowy był w stanie wygrać z samochodem z napędem na cztery koła. Jeśli kogoś nie interesują kwestie motoryzacyjne, tylko jakiekolwiek inne, to jeśli wgryziemy się w jakąkolwiek dyscyplinę, wszędzie jest to samo. Reguły najczęściej należy odczytywać jako sugestie. Jeśli ktoś trzyma się ich na sztywno, to nie ma szansy na zwycięstwo. Tak niestety wygląda brutalna rzeczywistość i nic na to nie poradzimy. Zawsze tak było i prawdopodobnie zawsze tak będzie. Co prawda, jeśli ktoś chce się twardo trzymać jakichś sztywnych reguł, trzeba też pamiętać, że nie wszystkie reguły mają sens, niektóre przeczą sobie nawzajem, ale jeśli ktoś chce się ich twardo trzymać, brawo ty! I w żadnym wypadku nie pochwalam tego, co robią miliarderzy, ani nie pochwalam tego, co robią zespoły sportowe czy jakiekolwiek inne. Stwierdzam po prostu, jak to wszystko wygląda. Nie jak mogłoby wyglądać, nie jak powinno wyglądać, tylko tak jak jest. Jak sobie z tym poradzisz, to już są twoje decyzje i wszystko tak naprawdę zależy od ciebie. Jak się w tym wszystkim odnajdziesz i czy chcesz naginać reguły, czy chcesz je łamać, czy chcesz tworzyć własne reguły, czy masz kręgosłup moralny, etyczny i te wszystkie rzeczy dotyczą ciebie i tylko ciebie. I to ty budujesz sobie swój świat wokół na swój własny sposób. Światłowody tej prędkości nie zastąpią. Tutaj chodzi o uczenie maszynowe. Tu chyba bardziej chodzi o urządzenia, które są rozproszone i nie są połączone światłowodami, ale nawet jeśli łączymy jakieś urządzenia światłowodami, to światło też porusza się z ograniczoną prędkością. Tym bardziej, że pełną prędkość może osiągnąć jedynie w całkowitej próżni. W przewodniku ta prędkość jest znacznie mniejsza. Po drodze jeszcze mamy transceivery, które muszą zamienić sygnał elektryczny na optyczny i później z powrotem z optycznego na elektryczny. No. Obwody wykonujące obliczenia i obwody, w których są przechowywane dane, czyli pamięć, czyli problem dostępu do pamięci pierwszego, drugiego i kolejnych poziomów. To jest bardzo złożony problem. Najlepiej, żeby w końcu weszły do masowej produkcji memory story, czyli jeden z brakujących elementów elektroniki. Na razie mamy tranzystory, które są zbudowane z kilku bramek i one wykonają obliczenia i one wykonują pracę pamięci i potrzeba cały czas napięcia, żeby zapamiętywały wartości. Więc problem jest od strony technicznej jest hiper złożony. Światłowody nie rozwiązują niestety wszystkich problemów. Na pewno są niezbędne, jeśli potrzebujemy stabilnej i efektywnej komunikacji na dużą odległość na powierzchni naszej planety. Można jeszcze używać laserów do komunikacji między satelitami, ale światło powoli zaczyna być zbyt powolne. Musielibyśmy popracować nad naszą znaną fizyką i od ponad 50 lat czy 60 lat niczego nowego nie wymyślono. Z różnych źródeł wiemy, że wszyscy najlepsi fizycy najczęściej tuż po szkole znikają i najczęściej trafiają do jakichś trajnych agencyjnych lub wojskowych projektów w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni wszyscy znikają, gdzie wsiąkają, tego nikt nie wie. Fizyka kręci się w kółko, fizyka kwantowa. Teoria strun nie doprowadziła do absolutnie niczego. Może do kilku ciekawych form obliczeniowych matematycy mogą być szczęśliwi, ale utknęliśmy z jakiegoś powodu. Wciąż nie możemy się przebić przez chmurę jakichś czarnych energii, czarnych materii i oficjalnie Słońce wciąż jest kulą gazu, co oczywiście z bzdurą, no ale Ziemia kiedyś też była płaska. Dobra, chyba polecieliśmy trochę za daleko. Bez naszej biologicznej formy życia maszyny by nie powstały. Jesteśmy częścią procesu, by inteligencja przestała mieć czas jako granicę funkcjonowania. Wówczas podróże międzygwiezdne też będą realne. Żadne urządzenia elektroniczne nie mają sensu bez ludzi. Ludzie nie mają sensu bez zwierząt, zwierzęta nie mają sensu bez roślin, rośliny nie mają sensu bez grzybów. I gdyby jakaś forma przetrwalnikowa miała spędzić miliony lat podróżując zatopiona w jakiejś skale między układami planetarnymi, to wedle naszej obecnej wiedzy jedyne co mogłoby przetrwać to zarodniki grzybów, więc polecam grzyby. Późną jesienią wybierz się na jakąś polankę, na której hodowane są owce i tam szukaj grzybów. Jestem nowy z Linuxem, zainstalowałem właśnie Minta. Brawo ty! Fajne wprowadzenie do systemu. Jeśli tylko znajdę chwilę czasu, będę próbował przejść przez wszystkie kolejne
kolejne elementy typu konfiguracja, instalowanie oprogramowania i zmiana temperatury barwowej i wszystkie te rzeczy mam na uwadze. W tej chwili jedynym ograniczeniem jest czas. Między innymi dlatego nagrywam ten materiał nieco w biegu, bo w tym tygodniu nie miałem czasu, żeby się zająć czymś na poważnie. Przygotowanie takiego filmiku jest mega czasochłonne. Przetłumaczenie, odwalenie pracy lektora, poprawienie tej pracy, bo czasem gdy sam siebie słucham, to nie mogę tego znieść. I później edycja, sklejenie tego wszystkiego, wstawienie kilku obrazków, jak fragmentów jakichś filmików. I tak mijają minuty i mijają godziny. Ale to jest wciągające. Co w tym wykładzie relacyjnego nic ciekawego nie powiedział. Jeśli ktoś już wie wszystko, to wykłady osób o obracających miliardami dolarów mogą się wydawać nudne. Jak się cieszę, że cała zakazana wiedza jest na YouTubie. No nie, na YouTubie to jest jedynie szczyt góry lodowej. Zdarzyło mi się już kiedyś umieścić film, który YouTube mi wykasował i przysłał mi ostrzeżenie, że jeśli jeszcze raz coś takiego zrobię, czy dwa razy, to wykasują mi kanał, więc nie. Są tutaj tematy, które chciałbym umieścić, ale nie mogę ze względu na galopującą cenzurę. Ulephorn. Sam to wymyśliłem w trakcie tłumaczenia. Mógłbym chciał to dosłownie przetłumaczyć, to by tak nie wyszło. Ale stare powiedzenie mówi, że tłumaczenia są jak kobiety. Wierne nie są piękne, a piękne nie są wierne. Dno to dotyczy filmu, przekładu, osoby Eryka, mnie. Nie wiem, jak to odebrać. Więcej danych. Jeśli już piszemy, to staramy się chociaż jedno całe w miarę sensownie sklejone zdanie umieścić, tak żeby z grubsza chociaż było wiadomo, o co chodzi. Burzliwe dyskusje, wspaniale. Dzięki. Proszki. Wygląda na to, że inwestycje w akcje Nvidia to wciąż bardzo dobry pomysł. Oni są na szczycie. Wartość akcji Nvidia ostatnio skokowo wzrosła i tutaj teraz mamy już na samym szczycie dość duże wahania. Tutaj, gdzie cena była niższa, to ta linia była w miarę równa. I teraz przy tak dużych skokach w krótkim czasie można szybko zyskać i można szybko stracić. Co tu się będzie działo, trudno powiedzieć. Intel jest interesującą opcją, bo jego akcje w tej chwili są w śmiesznie niskiej cenie. Jeśli uda im się wybudować fabryki na czas i rozpocząć produkcję w nowym wymiarze technologicznym, to wtedy ich cena zacznie wzrastać znowu. Trzeba pamiętać, że Intel to jest gigant i tak szybko go nie utrupią, więc to w żadnym wypadku nie jest porada finansowa. Nie znam się na finansach zupełnie i to, co mówię, to jest żart i wygłup, ale gdybym miał inwestować w tej chwili, to raczej ryzykowałbym inwestowanie w Intela. Zastanawiałbym się też nad ASML, bo oni produkują wszystkie te maszyny do litografii i ich cena była tutaj dość wysoka. Teraz nieco spadła. Jak to wygląda w okresie pięcioletnim? Rośnie, spada. Wszystko zależy od tego, czy nowa wersja maszyny litograficznej pozwala na produkcję z dużym uzyskiem, bo trzeba pamiętać, że te procesory, które są produkowane i sprzedawane, to jest jedynie część, często niewielka, z całej produkcji. Cała zabawa, cała gra chodzi o to, żeby uzysk był jak największy. Jeśli mamy 20% uzysku, a 80% trafia do kosza, to te procesory nadal będą sprzedawane, tylko ich cena będzie wyższa. Jeśli uda się tak skalibrować maszyny i tak dopracować produkcję, żeby 80% produkcji dawało się sprzedać, a 20% tylko trafiało do kosza, to wtedy będziemy mieli spadek cen i szersze zastosowanie. To jest temat mega złożony. W żadnym wypadku nie należy tego traktować jako porady finansowej. To są tylko moje konfabulacje. Sława to jest, zdaje się, od sławy. Różni ludzie w różnych miejscach, z różnych kultur, używając różnych słów, odnoszą się do różnych idei w różny sposób. Zwiedzając Polskę, można znaleźć takie najczęściej jajowate, to jest fachowe określenie, grody, zagrody, czy coś takiego dość duże, które rzekomo miały służyć, było jedno wąskie najczęściej wejście, które miały służyć albo do ochrony, albo do targu, targowiska czy coś takiego, tylko jako targowiska miały najczęściej troszkę za wąski wjazd. Do ochrony, tutaj była palisada naokoło, tutaj był taki podest naokoło i to można znaleźć bodajże co kilkanaście kilometrów, takie coś było. I tu jest z zewnątrz nic.
Nie było żadnej fosy, nic tutaj nie było. Gdybyśmy zrobili sobie przez to przekrój, to to było tak, była wysoka palisada, później był ustęp, po tym można było chodzić, tutaj był koleś. Fachowo to narysuję, żeby było wiadomo, o co chodzi. Później było w dół. I tutaj była ziemia, klepisko. I tutaj był następny koleś, tu na środku. I tutaj było pełno kolesi. I tutaj byli u góry kolesie. I ta część palisady była za wysoka, żeby się bronić przed atakiem z zewnątrz. I ta część była za wysoka, żeby ktoś, kto jest na ziemi, się na to wdrapał. Więc nie służyło to raczej do obrony przed atakami z zewnątrz. Nie nadawało się jako ryneczek handlowy, bo miało tylko jeden wąski wjazd. Ale doskonale się nadawało, żeby na tej palisadzie stali strażnicy, a żeby tutaj była grupa ludzi ze wszystkich stron otoczona, wprowadzona przez to wąskie wejście, w dybach, w łańcuchach, sznurach, czy co tam było. I takie budowle można znaleźć w odległości dnia marszu od siebie. Nasza kultura słowiańska. Niech mi ktoś wytłumaczy, po co były budowane na tych terenach. Jaka była rola Słowian do 966 roku? I dlaczego ich rolę przejęli później mieszkańcy Czarnego Lądu? Oczywiście mogę się mylić. Wykładowcy, których słuchałem, też mogą się mylić. Trudno stwierdzić, co się zdarzyło 2 lata temu, czy 20 lat temu. Co dopiero mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tego, co się zdarzyło 1000 lat temu. Ale niektórzy twierdzą, że Imperium Rzymskie nie upadło, tylko zamieniło się w struktury religijne. Ale też chyba w tym miejscu poleciałem troszeczkę za daleko. Sądzę o tym, że Lina Krzemowa kradnie, jego aprobata tego zdarzenia, majątki innych ludzi mają współwieczne, o, tak dalej. Ludzkie umysły i te inne słowa kluczowe to nie jest przypadek. Materiał skłania do myślenia. Warto sprawdzić, Paul Baran. Dziękuję, sprawdziłem. Chciałbym znaleźć pracę pana Paula Barana, bo już wywiad obejrzałem, bardzo cenny, bardzo wartościowy. Okazuje się, że internet w obecnej formie to jest prowizorka. Chciałbym zdobyć pracę pana Paula Barana i sprawdzić dokładnie, jak miał wyglądać system komunikacji pakietowej, który wymyślił i zaprojektował. Bardzo mocno mnie to interesuje. Clickbait. Ale kliknąłeś, czyli działa. Lektorczyca tak paskudnie przejaskrawia wymowę, aż nie da się tego słuchać. Bardzo proszę, to jest opcja powszechnie dostępna dla wszystkich osób. Nie da się tego słuchać. Nie trzeba. Jedni są zachwyceni, inni są zdegustowani, jeszcze inni chcą mnie wymieszać z błotem. Nie wiem, czy Polak wymyślił Windows, ale wiem, że Douglas Engelbart i jego zespół pracujący w laboratoriach Xeroxa zaprezentowali w roku 1968 interfejs graficzny. Wymyślili i zaprezentowali myszkę, zaprezentowali systemy pracy zdalnej, telekonferencji, właściwie wszystko, czego używamy w tej chwili, wymyślił Douglas Engelbart i jego zespół. I stary dowcip informatyków mówi, co się stanie, koniec świata nastanie, gdy już wyczerpiemy wszystkie ich pomysły. I to wszystko był rok 1968. I może to nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale trzeba pamiętać, że wtedy to było tworzone na jednym z najmocniejszych superkomputerów na naszej planecie. I to był absolutny szczyt możliwości. I ten człowiek był wizjonerem przez duże W. I czy w tym zespole pracował jakiś Polak? Tego nie wiem. A to od czego zaczął się Windows 3.1 i od kogo Microsoft kupił pierwszy system okienkowy uruchamiany w DOSie, też tego nie wiem. Jedno co wiem, to Microsoft nigdy niczego nie wymyślił. Większość rzeczy, właściwie wszystkie rzeczy, bardzo nieudolnie kopiują. A czasem wykradają, no ale to jest praktyka, jak widać tutaj na tym przykładzie, stosowana powszechnie w Dolinie Krzemowej i nie tylko. Warto przypomnieć sobie wypowiedź Steve'a Jobsa. Dobrzy artyści, inżynierowie kopiują, mistrzowie kradną pomysły. Koszmarnie się tego słucha, moje uszy zalały się krwią. Sugeruję użycie patyczków higienicznych, takich wacików.
Prędkość odtwarzania 1,5 pomaga. Cieszę się, raczej 2,0. Jeśli przy podwójnej prędkości nadal jest zrozumiałe to, co mówię, no to super. Dziękuję bardzo. Innymi słowy, człowiek się nie liczy, pieniądz jest Bogiem. No, na ten temat też bym chciał przygotować jakiś materiał, ale to nie jest kanał tematycznie z tym związany. Najpierw trzeba by było ustalić, co to jest pieniądz i czym różni się od waluty fiducjarnej, której w tej chwili używamy. Jaki jest cykl rozwoju i upadku finansowego w historii ludzkości, jak powstawały imperia, jak upadały i czym się to objawia. Jakie objawy w tej chwili możemy obserwować. Ale każdy średnio rozgarnięty człowiek wie, że jedyna wartościowa rzecz to czas. Jedyne, co możesz zrobić, to jakoś sensownie zainwestować swój czas, najlepiej we własny rozwój, w wiedzę i umiejętności. Usunęli, bo mówił, jak działa Dolina Krzemowa. No miał mówić, jak działa Dolina Krzemowa, bo mówił to do studentów, którzy mają odnieść sukces w Dolinie Krzemowej. Usunęli, bo nagrali coś, czego nie mieli nagrywać. Bo materiał był przeznaczony tylko dla tych studentów. I za to płacą grube pieniądze, żeby właśnie tacy ludzie jak on przychodzili i mówili, jak to tak naprawdę działa. Najlepszym to potrafią mieć ponad 90% zasilacze. Owszem, w materiałach reklamowych to pewnie może być tak, że potrafią mieć nawet 100% chwilowej skuteczności, ale to wszystko są materiały reklamowe. To jest potrzebny jakiś mistrz elektroniki, dobre urządzenia pomiarowe. Na kanale Gamers Nexus podchodzą do tego w miarę poważnie i tam można szukać rzeczywistych wartości. Przecież Edge można odinstalować. Windowsa też można odinstalować. Surface. Bardzo proszę. Zamierzone. Czy macOS jest bezpieczniejszy niż Windows 11? Mam dylemat, co wybrać do posiadania maszyny, na której będę miał prywatne zdjęcia i dokumenty, robienie opłat i tak dalej. Prywatne zdjęcia i dokumenty. No, żaden z tych systemów się nie nadaje. Linux plus szyfrowanie dysku. Temat szyfrowania jest w jednym z starszych filmików, wystarczy poszukać. Robienie opłat, pewnie też spod Linuxa. macOS bazuje na FreeBSD czy OpenBSD czy jakimś innym Unixowym systemie i rzeczywiście jest lepszy niż Windows, ale nie ma się co oszukiwać. Wszystkie dane są gromadzone przez Apple, z tego co wiemy przynajmniej. Nie sprzedają tych danych na zewnątrz, przynajmniej nie sprzedają ich szarym żuczkom, ale jak każda duża amerykańska firma muszą je udostępniać wszystkim agencjom wywiadowczym i wojskowym Stanów Zjednoczonych, więc każdy użytkownik macOS-a tak naprawdę jest cyfrowym niewolnikiem. O Windowsie to już nie ma co mówić. Szkoda strzępić język na Windowsa. Co stoi na przeszkodzie, aby zamiast macOS-a te role spełniał Linux? Wiedza, umiejętności, chęci, programy, których chcemy tam używać, oprócz przechowywania ważnych danych. Bo jeśli chcemy przechowywać ważne dane, no to dobrze zabezpieczony Linux. Przynajmniej na tą chwilę nie widzę nic lepszego. Oczywiście systemów operacyjnych jest znacznie więcej i specjaliści znajdą inne, ciekawsze rozwiązania, ale na potrzeby domowe, jeśli ktoś tam ma swoje mroczne zdjęcia i jakieś ważne dane, ani macOS, ani no, zupełnie Windows się do tego nie nadaje. Bardzo dobry poradnik dla początkujących i uciekających od jedynie słusznego systemu. Tak jest, to jest właśnie dla nich. Witam, oglądam, łapka w górę, dziękuję bardzo. Jak mam przygotować plik SVG jako templet do etykiety, to mogę go w łatwy sposób drukować po przepuszczeniu przez skrypt w na przykład Pythonie? Tak, mistrzu, jeśli potrafisz programować w Pythonie i chcesz zmienić wartości w pliku SVG, przez co zmienić jego wygląd, to poradzisz sobie na pewno, zwłaszcza, że masz logo Kali Linuxa, więc coś wiesz i coś umiesz i tu prawdopodobnie się wygłupiasz i próbujesz zadawać podchwytliwe pytania. Tylko pamiętaj, odpowiednie narzędzie do odpowiedniego zastosowania, czy potrzebujemy Pythona 3, żeby zmieniać treści przy wydruku seryjnym, nie wiem. Żeby zabić muchę, nie stosujemy armaty, no ale jeśli ktoś chce, bardzo proszę. NT był dobrym systemem, duża część kodu była od IBM-a. W dalszej części Dave Cutler narzekał na to, że IBM z megastrukturą i najpierw przez rok
prowadzili same ustalenia i spotkania, na których mieli określić, jak będzie wyglądał przyszły system, i w końcu miał dość. Znaczy, to było w czasach, gdy w Microsoftie pracowali jeszcze młodzi, krzepcy, pełni wiary ludzie i chcieli stworzyć coś dobrego, między innymi Dave Cutler, i według niego odkleili się od IBM-a, bo on po prostu chciał to zrobić. A spędzanie tygodni czy miesięcy na posiedzeniach to była strata czasu. Trudno się nie zgodzić. Tego Longhorna to pamiętam. Ja niestety też, a chciałbym go już zapomnieć. Jeśli chodzi o pan znowu z Kali Linuxem VS Code, to polecam jego modyfikację pozbawioną telemetrii. A ja polecam Vima albo NeoVima. Dlaczego usuwam komentarze? Nie usuwam. Zresztą tutaj napisałem. To YouTube. Dawaj Windowsa 11 J Enterprise. To jest jakiś małolat, czyli docieram do naprawdę młodych ludzi. To mnie cieszy. Linux to syf. Nie karmimy troli. Jedyna poprawna reakcja to brak reakcji. Bo takie zaczepki służą tylko do tego, żeby wzbudzić zainteresowanie i jakiś ruch. Jeśli macie jeden PC, to lepiej nie instalujcie, ponieważ nie wrócicie do Windowsa. Optymista. Nie polecam dla graczy. No tak pół na pół. Od momentu wyjścia Steam Decka granie pod Linuxem zaczyna nabierać coraz większego sensu i na pewno wygląda lepiej niż na komputerach z procesorem ARM i rzekomym Windowsem, który podobno ma na tych procesorach ARM działać. Coś o Kali Linux? Tam wyżej jest jeden komentator, który ma logo Kali Linuxa jako awatara. Może warto do niego się zwrócić. Czy w każdym przypadku mogę sobie zmienić router po prostu na inny, czy muszę pytać swojego dostawcę? Nie muszę pytać swojego dostawcy. W domu mogę podłączyć co chcę i dostawcy zupełnie nie interesuje, co to jest. Nie może go to interesować. Jego interesuje tylko to, żeby regularnie opłacać rachunek, a użytkownika interesuje tylko to, żeby łączność była stabilna, bez przerw i odpowiedniej szybkości. Dobrze, to chyba wystarczy. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i najbardziej dziękuję tym wszystkim, którzy zasubskrybowali. To znaczy, że uwierzyliście we mnie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i będę się starał nie zawieść tej wiary i będę próbował przygotowywać w miarę regularnie, w miarę sensowne materiały. Czyli co? Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.